To był dzień dla miłośników czeskiej kultury i kuchni. 30 maja przy bulwarach nad Wisłą w Utropku odbył się Dzień Czeski. Nie zabrakło gotowania z Adamem Borowiczem i czeskim rzeźnikiem oraz oprawy muzycznej. Dzisiaj czeski dzień w Utropku, no to i czeskie atrakcje i przyjemności, kuchnia, muzyka. Dokładnie tak. Pierwszy w tym roku, w tym sezonie po otwarciu nasz tematyczny dzień. Związany z Czechami, tak jak już pomalutku staje się to naszą tradycją, że zaczynamy od Dnia Czeskiego. Mieliśmy koncert Jacka Stachurskiego na początku, a teraz zaczynamy nasze tematyczne imprezy. No właśnie, to dzisiaj ta pierwsza tematyczna impreza. Co w takim razie przed nami? Przed nami na pewno jeszcze, jeśli chodzi o tematyczne imprezy, to Dzień Chorwacki, na który zawsze bardzo czekamy. Na pewno Oktoberfest, który obchodzimy bardzo, bardzo hucznie. Na pewno Halloween, no i na pewno jeszcze wiele, wiele innych imprez. Ja teraz wspomniałam o tych, które są cykliczne co roku, a co wymyślimy jeszcze po drodze, to nie wiadomo. Mamy nowego menadżera, zastępcę, który teraz ma swoje nowe pomysły, które wdraża, więc mam nadzieję, że jeszcze coś nowego wymyśli. No to pytam nowego menadżera w takim razie. Nowy menadżer to nowe pomysły. To co tam w planach? Zdradźmy już. Staramy się przygotować do Mistrzostw Europy w tym roku, na których polska reprezentacja będzie starała się może pokazać młodą krew, tak jak u nas w restauracji. Zobaczymy, jak im pójdzie. Planujemy pierwsze 3 mecze, gdzie będziemy w pełni kibicować w naszym lokalu. Dużo planów również jest, jeżeli chodzi o imprezy tematyczne związane z innymi krajami. Nie chcemy zdradzać, zobaczymy, co się uda wymyśleć i czas pokaże. Czyli strefa kibica w Utropku. Jedna z największych tutaj na tym terenie. Mamy ogromne telewizory, mamy przygotowane mnóstwo niespodzianek, bardzo ciekawych konkursów i myślę, że będzie to jedna z większych i ciekawszych imprez, niezależnie od tego, jak nasza reprezentacja wypadnie. No właśnie, to zobaczymy, jak wypadnie. Oczywiście trzymamy kciuki, nawet tutaj mamy dzisiaj też jakiś sportowy akcent. Czyli te tematyczne imprezy się sprawdzają w Utropku? Sprawdzają się jak najbardziej. Co pokazuje dzisiaj czeski dzień, naprawdę pomimo pogody, która miała być trochę kapryśna i taka też jest, więc baliśmy się troszeczkę, ale widzę, że naprawdę mnóstwo gości, którzy byli w zeszłym roku, do nas znowu zawitało. Bardzo się z tego cieszą. Już jest niesamowity odzew i wszyscy są bardzo zadowoleni, także postaramy się to kontynuować, bo widzimy, że to naprawdę chyba jest potrzebne. Też chciałbym powiedzieć, że co roku zmieniamy menu, zmieniamy plan, żeby każdy osoba, która przychodzi do nas co roku na te cykliczne imprezy, dowiedziała się czegoś nowego. W tym roku golonko po prasku, rok temu mieliśmy ogniste mięso, za rok znowu przygotujemy specjalne menu, więc zapraszamy serdecznie na kolejne imprezy. Jeżeli się było na jednym czeskim, to warto przyjść za rok na kolejne. A jak czeska kuchnia, to co? No, w czeskiej kuchni, wiadomo, najważniejsze są osoby, te, które to przygotowują, bo tutaj mamy Patryka. Tak. Patryk przyjechał prosto z Czech, żeby przygotować i pomóc nam zrobić potrawy czeskie. A jakie te potrawy? No opowiedz, jakie były. My zrobili utopęca, uzeniny, wędliny, utopynec, czyli golonko praskie. A to te bardzo chrupiące golonko. Tak. A kiełbaski gorące, paliwe. Ja, mogą być gorące kiełbaski, choć niekiedy są podawane na zimno, ale jednak też na gorąco mamy dzisiaj w menu. Najważniejsze to jednak jest golonko po prasku, które ma przepyszną skórkę. Delikatno, chrupiąco. Przepis, który nas kosztował miesiąc przygotowania, a utopęce niewiele mniej, bo 3 tygodnie były w zalewie, a kiełbasa przygotował specjalnie kolega. I kolega tutaj też, jakby nie było, jest rzeźnikiem, który przygotowuje wszystkie produkty związane z wędlinami na dzisiejszy dzień czeski. Także dwie osoby, które tak naprawdę odpowiadały za pełne menu. No a kolega przygotował właśnie utopęce. I może ważne jest to, bo każdy się zastanawia, skąd się wzięły utopęce i dlaczego są w occie. To może opowiesz, czemu są w occie? No, ja to proto, że historicky nebyly v restauracích a hospodách ledničky. Nebylo lodůvek v restauracích. Máme tlumačení odrazu. A ocet funguje jako konzervant.
ocet był konserwantem, który po prostu przedłużał termin przydatności tej kiełbaski. I kiełbaski tak naprawdę były przyprawiane czym? Cebula? Cebule, kyselé zelí, chili papričky, kyselé okurky, ale vznikl z toho produkt, který podporuje chuť k pivu. A tím pádem se to v Česku stalo tradičním produktem. No i to jest najlepsze, co lubię, czyli przetłumaczenie tego, że utopence najlepiej pasują do zimnego piwka czopowanego czeskiego. Nawet bych powiedział idealnym produktem czeskim i takim regionalnym, już można powiedzieć, tak? Regionalnym czeskim produktem są utopence, gdzie tak naprawdę w każdej karczmie, w każdej knajpce dostajecie utopęca do piwka i dzisiaj w Utropku też są dostępne, ale to tylko dlatego, że Patryk przyjechał i pomógł nam je zrobić. Z okazji Dnia Czeskiego będziemy grać nasze czeskie utwory w polskim języku z naszego programu Czeska Biesiada. Ludzi dosyć się pozbierało, myślę, że będzie dobra atmosfera. No właśnie, czy wy często gracie tutaj po tej polskiej stronie, w Polsce? No my praktycznie w Polsce już gramy 28 lat po imprezach. Bardzo nam się tu podoba, więcej niż w Czechach po prostu. No jesteśmy Czechi z Karwiny, ale gramy po prostu imprezy tylko w Polsce, dla Polaków. Aha, tylko w Polsce dla Polaków. Tak. I oni o coś proszą? Czy macie jakiś swój repertuar? Co się najbardziej sprawdza? Co się najbardziej Polakom podoba? To znaczy, Polakom się najbardziej podoba właśnie takie energiczne, szybkie piosenki, żeby mogli potańczyć, wyszaleć się. No i wiem, że dosyć w tym regionie lubią czeskie piosenki, no dlatego my zrobili program Czeska Biesiada, że my przerobili czeskie, słowackie, ludowe piosenki do polskiego języka, no i na pewno dużo ludzi zna już nasze piosenki niedaleko Czeszyna, Wczoraj Była Niedziela i tak dalej.